Cześć, w dzisiejszym odcinku test iPhone'a 14. O iPhone'ie 14 wypowiedziałem już sporo szorstkich słów przy okazji Flasha. Każdy, kto obejrzał tamten film, wie zapewne, jaki będzie finał dzisiejszej recenzji. Być może jednak wraz z upływem czasu i wycofaniem z rynku modeli 13 czy 13 Pro, atrakcyjność 14 będzie rosła. Pozwólcie więc, że jednak poświęcę je czas. A właściwe recenzowanie zaczynamy od tego, co zawsze, czyli od zewnętrza. W dużym skrócie, iPhone 14 wygląda dokładnie tak samo jak iPhone 13, co oznacza też, że bardzo, bardzo podobnie do iPhone'a 12, a nawet 11, od bezpośredniego poprzednika, różniąc się przede wszystkim nowymi wariantami kolorystycznymi, w tym m.in. tym bladofioletowym, który widzicie na ekranie. Mnie ta barwa nie kojarzy się z niczym i uważam, że jest po prostu brzydka, ale rzecz oczywiście zależy od gustu. Bryła nadal jest mocno zaznaczona zupełnie płaskim korpusem oraz dużymi łukami rogów, nadal na duży plus są symetryczne ramki ekranu, nadal na minus paskudnie wielkie wcięcie w ekranie, a wyspa aparatów o dziwo tym razem nie urosła. Wychodzi więc na to, że jakby się uprzeć, etui z 13 powinno pasować na 14 i to jest akurat na niewielki plusik. Jeśli chodzi o wygodę obsługi, kanciaste boki czuć w dłoni i w mojej ocenie to nie jest ultra przyjemne uczucie, ale przy tym rozmiarze rzecz nie powinna negatywnie wpływać na ergonomię. Przyciski są rozmieszczone bardzo celnie i klikają perfekcyjnie. Jest też sprytny iPhone'owy suwaczek wyciszania telefonu na lewym boku. A w kwestii jakości wykonania, szkło na froncie nazywa się Ceramic Shield, jest produkowane przez Corning, czyli tych ludzików od Gorilli, i jest jednym z najbardziej odpornych na upadki na rynku. Tafle z tyłu także dostarczył Corning, a matowa rama jest aluminiowa. Droższą stal szlachetną znajdziecie dopiero w modelach Pro. Deszcz ani zalania iPhone'owi 14 zaszkodzić nie powinny, sprzęt spełnia normę IP68 i to tak mocno na wyrost, a ciekawostką jest, że wnętrze urządzenia zostało mocno przeorganizowane, tak żeby naprawa telefonu była łatwiejsza. Nie do końca jednak wiem, czy jest to coś, na czym skorzystają użytkownicy. Wymiana tyłu w serwisie producenta kosztuje skromne 925 zł, wymiana aparatu tyle co w przypadku 13, a baterii jest wyraźnie droższa niż w poprzedniku. Najwięcej na tym uproszczeniu napraw zarobi więc bez wątpienia samo Apple, a telefon z zewnątrz owszem, jest świetnie wykonany i niebrzydki, ale też w żaden sposób nie ekscytujący czy nowatorski. Ekran urządzenia ma 6,1 cala, proporcje 19,5 na 9, rozdzielczość 1170 na 2532 i świetną ostrość wyświetlanego obrazu przy gęstości na poziomie aż 460 pikseli na cal. Matryca nazywa się efektownie Super Retina XDR OLED i to najpewniej ta sama jednostka co w modelu sprzed roku. To oznacza, że jest jasna, choć nie tak jasna jak ekrany w iPhone'ach 14 Pro, dobija do 800 nitów, wyświetla bardzo naturalne kolory i w wyniku decyzji programistycznych wyjątkowo rzadko chwali się swoim nieskończonym kontrastem. Nasyceniem barw nie da się sterować, jest za to wsparcie dla HDR10 i Dolby Vision. I nie ma podwyższonej częstotliwości odświeżania, co jest jednocześnie zdumiewające i zawstydzające, biorąc pod uwagę cenę sprzętu. Moje zdziwienie jest tym większe, że 120Hz odświeżanie debiutowało w iPhone'ach rok temu w modelach Pro, a w tegorocznych za sprawą zastosowania matrycy LTPO powiązane jest z pojawieniem się w jabłkofonach wreszcie Always On Display. Ekran jest zatem koniec końców bardzo dobry, ale dziwi czemu nie lepszy, bo do najlepszych mu brakuje. Rozczarowaniem w pewnym sensie jest również procesor. I nie dlatego, że jest słaby, co to nie, o tym będzie za chwilę. Natomiast dlatego, że też jest zeszłoroczny. Do iPhone'ów 14 Pro i 14 Pro Max Apple wrzuciło nowiuśkie A16 Bionic. Tymczasem iPhone 14 i jego większy braciszek 14 Plus są napędzane przez A15 Bionic. Sześciordzeniowy układ rozpędzający się do 3,23 GHz, który można znaleźć także w iPhone'ach 13. Dziwny to ruch i według mnie złe wrażenie tylko częściowo zaciera to, że poprawiono układ graficzny i zwiększono ilość RAMu z 4 do 6 GB. Telefon w tak topowej cenie powinien mieć absolutnie topowe podzespoły. Wszystkie. W testach porównawczych jednakoż wstydu nie ma. iPhone 14 jest bardziej wydajny niż absolutna większość dostępnych dziś smartfonów i w codziennej pracy jest błyskawiczny, nagrzewając się przy tym tylko co nieco, choć wcale nie najrzadziej. Warto też zaznaczyć, że wersje pamięciowe są 3, 128, 256 i 512 GB. iPhone 14 pracuje obecnie na iOS 16.02 i to jest najnowsza wersja systemu. I ta najnowsza wersja systemu będzie dostępna na urządzeniu przez długi, długi czas ze względu na taką, a nie inną politykę aktualizacji Apple i to jest akurat bardzo mocny atut iPhone'ów. Jeśli prześledzi się fora internetowe, tweety i inne doniesienia użytkowników, wyłoni się z nich niespecjalnie korzystny dla Apple obraz iOS 16. Tuż po premierze system w części urządzeń działał niepoprawnie, pojawiały się bugi i niedoróbki. Pamiętać wypada jednak, że kwestia nie dotyczyła i nie dotyczy wszystkich iPhone'ów na nim pracujących. Ja dla przykładu w zasadzie na żadne problemy nie natrafiłem.
Można też pokładać pewną dozę wiary w to, że szybkie aktualizacje poradzą sobie z tymi bugami. Jak w każdej pięknej bajce, wszystko będzie dobrze. Jeśli można jednak wyciągnąć z tego jakąś naukę, to taką, że iOS już od dawna nie jest systemem działającym perfekcyjnie i po prostu lepiej niż konkurencyjny Android. Jeśli zaś chodzi o nowe funkcje debiutujące w systemie, to jest ich kilka. Przebudowano, a w zasadzie rozbudowano ekran blokady, umożliwiając przypinanie na nim do 4 widżetów, zmianę czcionki oraz tworzenie warstw, dzięki czemu można udawać efekt głębi. Można też przygotowywać sobie kilka takich ekranów z różnymi tapetami i układem widżetów, a potem przełączać się pomiędzy nimi po przyciśnięciu i przytrzymaniu. Druga ważna zmiana to możliwość edytowania i cofnięcia wysłania wiadomości w iMessage. Trzecia, możliwość wycinania obiektów i osób ze zdjęć, tak żeby móc wklejać je do innych aplikacji. I naprawdę działa to fenomenalnie, jestem pod wrażeniem. Galeria zdjęcia umie teraz także wykrywać duplikaty fot oraz pozwala te niegrzeczne schować w folderze ukryte, zabezpieczonym przy pomocy wizerunku twarzy. A lista zmian obejmuje jeszcze aplikacje do maila, fitnessową czy portfel. W momencie premiery Apple chwaliło się też mocno tym, że nowe iPhony będą potrafiły wykryć wypadek i zawiadomić odpowiednie służby, że użytkownikowi telefonu przydarzyło się nieszczęście. Póki co jednak, jak donoszą media, funkcji w Stanach zdarza się zadzwonić na numer alarmowy wtedy, kiedy użytkownik jeździ na rollercoasterze. Od strony muzycznej, w iPhone'ach od dawna nie ma gniazd mini jack, ale od dawna są w nich głośniki stereo i wypada przyznać, dobre. Tak jest też tym razem, mają naprawdę świetną barwę i są donośne, choć nadal nie w pełni symetryczne. Głośnik nad ekranem jest słabszy. Tak czy siak, są atutem sprzętu. Od strony zabezpieczeń zaś, czytnika linii papilarnych nie ma, jest Face ID, czyli system mapujący pysie w podczerwieni, skutecznie, szybko i bezpiecznie. I w czasach postpandemicznych tylko jeden system biometryczny przeszkadza mi nieznacznie. Przechodząc do aparatów, jak widać, są dwa. Główny ma 12 megapikseli, światło 1.5, autofocus dual pixel, stabilizację sensor shift i wydaje się być żywcem wyciągnięty z iPhone'a 13 Pro. Towarzyszy mu również 12 megapikselowy szeroki kąt o polu widzenia 120 stopni i przysłonie 2.4. On z kolei wydaje się być identyczny jak w bezpośrednim poprzedniku, co oznacza, że nie ma w nim autofokusu i nie umie cykać fot w makro. Apple przy okazji przemianowało swoje przetwarzanie wieloklatkowe Deep Fusion w Photonic Engine i ono oczywiście jest dzięki temu jeszcze lepsze, natomiast na tym innowacje się kończą. W interfejsie nie da się zgubić. Większość rzeczy, takich jak włączanie trybu nocnego, dzieje się automatycznie, można sobie jedynie pozmieniać jego intensywność. Jest przełącznik obiektywów i jest kilka trybów, w tym portret i wideo filmowe, pozwalające przełączać punkt ostrości i rozmywać tło lub pierwszy plan, na modłę filmową właśnie. Na pokładzie nadal nie ma manuala, i inaczej niż w Pro iPhone'ach nie można zapisywać RAW-ów, da się jedynie zmienić ekspozycję i proporcje zdjęć. A jeśli chodzi o ich jakość, napatrzyłem się już tyle na zdjęcia z iPhone'ów, że mogę z pamięci recytować ich cechy. Przypatrując się im dostrzeżecie, że mają mnóstwo detali, niewiele szumów, nieprzesadnie nasycone barwy oraz tylko dobrą rozpiętość tonalną. HDR od jakiegoś czasu w jabłko fotografii nie jest agresywny. Fenomenalnie wypada za to konsekwencja pracy obu aparatów. Szeroki kąt owszem rejestruje dużo mniej szczegółów, bo taka jest przypadłość tego typu aparatów, ale kolory, temperatura barwowa, cienie i prześwietlenia wyglądają dokładnie tak samo. Jeśli zaś chodzi o porównanie z poprzednikiem, tak, iPhone 14 robi zdjęcia bardzo podobne do iPhone'a 13, jeśli więc macie tego drugiego, przesiadka na model nowszy w aspekcie fotograficznym absolutnie nic Wam nie da. W nocy oczywiście także jest znakomicie, choć każdy musi wybrać, czy woli bardziej doświetlone, jaśniejsze foty cyknięte z włączonym trybem nocnym, czy jednak ciemniejsze, bardziej kontrastowe i klimatyczne, gdy on jest wyłączony. Robiłem ostatnio kilka sond w temacie na Insta i Facebooku, na które przy okazji zapraszam, i wyszło, że większość woli te drugie, ku mojemu zdziwieniu. W każdym razie, na zdjęciach widać mnóstwo detali, świetną ostrość, nieprzejaskrawione kolory i ładnie doświetlone cienie. Światło sodowych lamp nadal bywa żółtawe, a nie pomarańczowe, ale to drobnostka. I tak szeroki kąt po zmroku też potrafi poradzić sobie nieźle. W jego przypadku zalecam jednak zawsze korzystać z trybu nocnego. W specyfikacji aparatów jako nowość wyróżnia się zaś ten do selfie. Ma 12 megapikseli, światło 1.9 i autofocus. To jest ta nowość i znacząca zmiana. Same pstryki wyglądają zaś po prostu znakomicie. Są szczegółowe, ostre, mają naturalne barwy i bardzo celne odcięcia krawędzi w trybie portretowym. I tak Apple nadal pozwala na przycinanie selfiaków w interfejsie do 7 megapikseli z jakiegoś powodu. Jeśli zaś chodzi o nagrywanie wideo, 14 radzi sobie z 4K w 60 klatkach na sekundę, nawet w HDR i Dolby Vision, dostępna jest teraz również jeszcze bardziej wzmocniona stabilizacja, przypominająca te z kamerek sportowych. Ja pozwoliłem sobie przetestować ją, trzymając telefon jedną dłonią w samochodzie jadącym po mocno dziurawej drodze. Efekty ocencie sami. Wszystkie inne filmy wyglądają znakomicie, nie brakuje im absolutnie niczego. iPhone od bardzo dawna są znakomitymi kamerami i 14 w żaden sposób się w tym aspekcie nie odróżnia.
W aspekcie łączności, iPhone 14 oczywiście obsługuje sieci 5G, ma wsparcie dla Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Ultra Wideband i NFC, ale to ostatnie tylko do płatności zbliżeniowych. Jeśli chodzi o jakość połączeń, przez cały okres trwania testu była poprawna, a ciekawostką jest to, że jeżeli kupilibyście iPhone 14 w Stanach, to najpewniej nie będzie miał slotu kart SIM, dlatego że tam w eSIM-ki poszli naprawdę srogo. A bateria ma 3279 mAh, czyli że o 39 więcej niż w iPhone 13. I to wystarcza na do 2 dni pracy w cyklu mieszanym. Heavy userom pewnie uda się rozładować sprzęt w ciągu jednego dnia, ale trzeba się postarać, mnie się nie zdarzyło to ani razu. Generalnie jest ok. I podobnie nazwałbym tempo ładowania, zakupioną oczywiście osobno ładowarką, w pudełku jej nie ma. Smartfon radzi sobie z mniej więcej 20 watami, co przekłada się na 60% w pół godziny i całość w półtorej. Przeciętnie. Jest też wsparcie dla ładowania bezprzewodowego, 15-watowego przy użyciu dedykowanych akcesoriów MagSafe lub z mocą 7,5 W, jeśli użyjecie standardowych ładowarek Qi. Ładowanie zwrotne jeszcze nie zostało z pompą przez Apple wynalezione. A podsumowując, cena iPhone'a 14 zaczyna się od 5199 zł. I to jest po prostu bardzo dużo za jakikolwiek smartfon. A tym bardziej za taki, który jest de facto zlepkiem cech i funkcji dwóch urządzeń sprzed roku, iPhone'ów 13 i 13 Pro. Znacznie lepiej jest więc sięgnąć po któryś z tych smartfonów zamiast inwestować w nowy model, szczególnie że na pokładzie nowości w zasadzie nie ma. W związku z tym naprawdę nie ma sensu przedłużać. Nie widzę żadnego powodu, dla którego warto byłoby ten telefon tu i teraz polecić. Co Wy sądzicie o iPhone 14? Czy czas będzie urządzeniu sprzyjał? Czy po wyjściu ze sprzedaży 13 i 13 Pro jednak się okaże, że to jest coś wartego uwagi? Na chwilę obecną absolutnie nie. Oczywiście czekam jednak na Wasze komentarze, na Wasze opinie pod filmem. Jeżeli macie ochotę podyskutować, to zapraszam. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, oczywiście możecie to nadrobić teraz. A ja tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!